Dzień dobry. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 roku, chciałem pokrótce opowiedzieć o tym, jak na przestrzeni lat zmieniła się i przekształciła Unia Europejska i czym w istocie jest w dniu dzisiejszym. Jest to o tyle ważne, ponieważ w dalszym ciągu Polacy informowani są w sposób błędny o tym, jakoby ojcami założycielami Europy byli tacy politycy jak Robert Schuman czy Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, tak jak to się przedstawia choćby w programach szkolnych nauczania dzieci i młodzieży. Oraz tę ideę, przywołuje się tę ideę Europy ojczyzn. Tymczasem jest to idea już dawno odrzucona. Dzisiaj przywódcy Unii Europejskiej za ojca integracji europejskiej uznają włoskiego komunistę Altiero Spinelliego. A w marcu 2017 roku już w sposób oficjalny przyjęto manifest z Ventotene za główny plan zjednoczenia Europy. Manifest z Ventotene został napisany przez wspomnianego Altiera Spinelliego w latach 40. XX wieku i jest on planem stworzenia jednego komunistycznego państwa obejmującego całą Europę. Można powiedzieć, że plan ten, realizację tego planu rozpoczęto w latach 60. XX wieku, kiedy marksiści podjęli tak zwany długi marsz przez instytucje. Wówczas niezwykle aktywny był Altiero Spinelli. Oczywiście on nie nazywał siebie komunistą ani marksistą, tylko federalistą, ponieważ jego plan obejmował utworzenie państwa federalnego, tak jak już mówiłem, obejmującego swymi granicami całą Europę. Wiązało to się oczywiście z likwidacją państw narodowych, a także wspólnot narodowych. I takim pierwszym olbrzymim sukcesem Spinelliego i federalistów było oddzielenie wyborów do Parlamentu Europejskiego od wyborów krajowych. Wcześniej było tak, że siły polityczne, które wygrywały wybory w swoich krajach, mianowały, desygnowały swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Od roku 1979 osobne były wybory do Parlamentu Europejskiego od tych krajowych. Powodowało to pewien tutaj konflikt, tak? Ponieważ mogło dochodzić do sytuacji, w których układ sił w Parlamencie Europejskim był zupełnie inny od tego układu sił w parlamentach krajowych. Najlepszym tego przykładem jest obecna sytuacja Polski. Chodziło tutaj przede wszystkim o osłabienie znaczenia parlamentów krajowych i doprowadzenie do sytuacji, w której prawo stanowione w Unii Europejskiej będzie prawem nadrzędnym nad tym prawem stanowionym w parlamentach krajowych. I to się udało. Kolejnym ważnym krokiem było podpisanie traktatu z Maastricht, który tworzył wspólnotę europejską, nadawał jej ramy i pewne elementy takiego wielkiego państwa. Jeszcze to nie było oczywiście typowe ich państwo, ale już był to kolejny ważny etap zmierzający do celu, jaki postawili przed sobą federaliści. Poszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku stało się okazją do próby właśnie już takiego wprowadzenia, nadania pewnych ram prawnych i można powiedzieć stworzenie już tego jednego wielkiego państwa poprzez nadanie konstytucji dla Europy. Ale okazało się, że społeczeństwa państw członkowskich odrzuciły tę konstytucję i to zrobiły społeczeństwa Francji, Holandii, więc to był ogromny cios dla federalistów, ale oczywiście oni nic sobie z tego nie zrobili, ponieważ
ci politycy, przywódcy Unii Europejskiej oczywiście mają usta pełne słów o demokracji, odmieniają demokrację przez wszystkie przypadki, ale de facto wola ludu ma dla nich niewielkie znaczenie. I tak też stało się w tym przypadku. Zaczęto powtarzać referenda. Poza tym doprowadzono do sytuacji, w której nieco tylko zmieniono pewne takie kosmetyczne zmiany wprowadzono w tej konstytucji i pod taką nazwą Traktatu Reformującego Unię Europejską przeforsowano tę konstytucję jako traktat lizboński. A właśnie kiedy Irlandia odrzuciła ten traktat, powtórzono głosowanie i zostało to przepchnięte po takiej bardzo, bardzo intensywnej osłonie propagandowej, więc traktat lizboński wszedł w życie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że obecni przywódcy Unii Europejskiej w sposób systematyczny, sukcesywny dążą do zrealizowania tych zapisów, które znajdują się w planie Spinelliego, w manifestie z Ventotene. Chodzi tu przede wszystkim o zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie jednego federalnego państwa. Żeby to zrobić, należy zniszczyć wspólnoty narodowe. I by to zrobić, potrzebna była pewna ideologia, która spowodowałaby, że ludzie odrzucą tożsamość narodową, swoją tożsamość, tradycje, obyczaje, które były pewnym fundamentem ich życia, ich postrzegania rzeczywistości. I do tego miała służyć i ma służyć ideologia gender, która została w roku 1997 roku na mocy traktatu amsterdamskiego przyjęta jako taka oficjalna polityka kulturowa i społeczna Unii Europejskiej. Dlatego też trzeba powiedzieć sobie jasno, że dzisiaj ktoś mówi, że jest wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej, a równocześnie twierdzi, że będzie zwalczał ideologię gender, czy jest wielkim przeciwnikiem tej ideologii gender, to jedno drugiemu zaprzecza, ponieważ już od lat ta ideologia jest fundamentem Unii Europejskiej. I tu też ważne pytanie, czy w ogóle Polaków ktoś o tym informował w 2004 roku? Warto to wiedzieć, zwłaszcza dzisiaj, ponieważ stworzenie jednego państwa w myśl zapisów manifestu z Ventotene jest tworzeniem państwa totalitarnego. Państwa totalitarnego, co no, jest jednoznaczne z ograniczeniem wolności i kolejną próbą przeforsowania marksistowskich idei. Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w mojej książce Marksizm kulturowy 50 lat walki z cywilizacją Zachodu. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z próbami tworzenia państwa totalitarnego, ponieważ mimo wielu wzniosłych słów o demokracji, w obecnym kształcie Unia Europejska jest coraz większym zaprzeczeniem tej demokracji. Co najlepiej można zaobserwować choćby na przykładzie istnienia pewnych organów europejskich. Przykład Komisja Europejska, której członkowie nie są wybierani przez obywateli, tylko są desygnowani przez Radę Unii Europejskiej, a zatem nie mają mandatu obywatelskiego, a Komisja Europejska stała się ważnym organem, pewnym, można powiedzieć, organem władzy wykonawczej. Więc tutaj pokazuje to wyraźnie, że niestety, ale te tendencje, z którymi mamy dziś do czynienia w Unii, są bardzo niepokojące i należy przede wszystkim o tym informować, ponieważ jeżeli w tym kształcie Unia Europejska będzie dalej rozwijana, dalej będą podejmowane próby tworzenia tego superpaństwa, to jest to ogromne zagrożenie dla wolności każdego człowieka.